Od goryli w zoo uzależniających się od smartfonów turystów, po Ukrainki kradnące Polkom mężów i chłopaków. Po małej przerwie zapraszam Was na kolejne zestawienie 10 najciekawszych newsów tygodnia. Numer 10. Pewna kobieta z Kalifornii wygrała aż 10 milionów dolarów w zdrapce lotto, w zasadzie tylko dlatego, że jakiś cham wpadł na nią podczas wybierania zdrapek w automacie. W wyniku popchnięcia, po którym cham nawet nie przeprosił, kobieta wcisnęła nie ten guzik, co chciała i zamiast kilku tanich zdrapek kupiła jedną za 30 dolarów. Jej irytacja szybko jednak minęła, kiedy po powrocie do auta i zdrapaniu zdrapki okazało się, że wygrała główną nagrodę. Numer 9. Zoo w Chicago apeluje do odwiedzających, aby ci przestali pokazywać tamtejszemu gorylowi Amare różne zdjęcia i filmy ze swoich telefonów, wliczając w to selfie, zdjęcia rodzinne czy filmy z domowymi zwierzakami. Według pracowników kilkunastoletni goryl zdaje się coraz bardziej uzależniać od czasu przed ekranem i przypominać typowego człowieczego nastolatka, zamiast spędzać czas z innymi gorylami i de facto samemu być gorylem. Numer 8. Pewien 61-latek z Niemiec rzekomo przyjął jak dotąd aż 90 dawek szczepionki na COVID-19, tylko aby móc zarabiać na odsprzedaży zaświadczeń o szczepieniu innym osobom. Mężczyzna już od miesięcy miał odwiedzać różne punkty szczepień, szczepiąc się nawet 3 razy dziennie. Wpadł po tym, jak prawdopodobnie tracąc już rachubę, jeden punkt szczepień odwiedził 2 razy tego samego dnia. Numer 7. 19-letnia barmanka z Irlandii przez ostatnie 2 lata związku podobno tak często powstrzymywała się od puszczania bąków przy swoim chłopaku, bo przecież jak wiadomo kobiety nie puszczają bąków, że wymagała aż lekarskiej interwencji. Niepuszczone bąki najwyraźniej nie tylko zgodnie ze starą mądrością uniosły się jej do mózgu, ale i spowodowały zapalenie wyrostka robaczkowego. Mimo niewątpliwego dramatu tutaj, jej chłopak podobno nie mógł przestać się śmiać i nakazał, aby od teraz waliła przy nim bąki nawet bez ostrzeżenia. Numer 6. Dziennikarka pisząca m.in. dla New York Timesa, odwiedzając ostatnio Polskę i najwyraźniej nie mając się do czego przyczepić, postanowiła skrytykować wagon restauracyjny Wars i serwowane w nim autorskie śniadanie o tej samej nazwie. Bo wiecie, Wars to po angielsku wojna i może się źle kojarzyć. Kobieta zasugerowała zmianę nazwy, jednak internauci szybko ją wyśmiali i zaczęli ironizować, że idąc tym tropem, zmiany nazwy wymagałoby także każde ważone piwo w Polsce, bo w końcu Warzone to strefa wojny. Numer 5. 4 klientów Burger Kinga z Florydy pozwało sieć, twierdząc, że firma w swoich reklamach sprawia, że jej flagowy hamburger Whopper wygląda na około 35% większego niż jest w rzeczywistości. Według pozwu praktyka trwa już od 2017 roku, kiedy to Burger King zaczął optycznie powiększać swoje kanapki, mimo że gramatura składników nigdy nie uległa zmianie. Numer 4. Bezzałogowy samochód poruszający się po drogach San Francisco rzekomo uciekł z miejsca zdarzenia chwilę po tym, jak został zatrzymany przez policję z powodu niedziałających świateł. Właściciel autonomicznych taksówek Cruise zapewnia jednak, że ucieczka przed policją nie była zaprogramowana, a usterka została już naprawiona. Numer 3. Z powodu nałożonych na Rosję sankcji, ceny produktów rosną tam z tygodnia na tydzień. Do tego stopnia, że dobrem luksusowym stało się tam już nawet masło czy mielonka w puszce. Internet podbijają ostatnio zdjęcia, na których supermarkety zostały aż zmuszone zabezpieczyć te produkty magnesami, a nawet pozamykać je w specjalnych skrzynkach, gdyż mieszkańcy Rosji, ironicznie zwanej światową potęgą, zwyczajnie je kradną. Numer 2. Pewien mieszkaniec Walii wyciął sąsiadowi dziurę w żywopłocie, tylko aby mieć lepszy widok z okna. Sprawa skończyła się w sądzie, a niesforny sąsiad został skazany na 80 godzin prac społecznych. Zabawnie byłoby, gdyby w ramach tych prac zajmował się cięciem żywopłotów. Numer 1. Rzadko się zdarza, kiedy ksiądz na mszy plecie takie głupoty, że aż parafianie, którzy zazwyczaj dosłownie w przenośni jedzą mu z ręki, zaczynają wychodzić z kościoła. Pewien ksiądz z parafii w Stanisławiu Dolnym podczas ostatnich rekolekcji ni stąd, ni zowąd zaczął ostrzegać swoje parafianki przed Ukrainkami, które według duchownego przyjechały do Polski m.in. aby uwodzić i kraść polskich mężów. W efekcie tych wypocin wielu wiernych zwyczajnie wstało i wyszło z kościoła. Okej, i tym wychodzącym jak ubrania z mody akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście poprzednie newsy na Planecie Faktów. Zapraszam Was również na inne kanały Chiński Ekspres z gadżetami oraz Publish Sosed z animacjami. Tymczasem ja się z Wami żegnam, do usłyszenia już w kolejnych odcinkach. Cześć!